My chcemy prawa i sprawiedliwości. Przyjrzyjcie się mi, czwartej rzeczy, bo patrzycie na Łukaszenkę. Jest już czas. Chcemy pracować, chcemy nie emigrować. I sprawiedliwości. Warholstwo. Czwartej Rzeczypospolitej jest już czas. Sprawiedliwość dziś prowadzi nas. Przyjrzyjcie się, bo patrzycie na Łukaszenkę. A solidarność. Ja ujawniam swoje akty, bo jestem politykiem. Dzisiaj łączy nas. Chodziło tutaj o inną orientację seksualną, więc czy to też znajduje się w tej teczce? Takie pytanie. W tej teczce na ten temat nie ma ani jednego słowa. A solidarność. Chcemy pracować, nie emigrować. Chcemy prawa. Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Czwartej Rzeczypospolitej jest już czas. Przyjrzyjcie się, bo patrzycie na Łukaszenkę. Na Łukaszenkę. Podajmy sobie dłonie. Warholstwo. Warholstwo. Ojczyzna niech zacznie w nas, prowadzi nas. Jak wygląda dzisiaj sytuacja Polski i Polaków? Prawo i sprawiedliwość. Jest się nad czym zastanawiać. Sprawiedliwość dziś prowadzi nas. Mamy spadającą ludność. Prawo i sprawiedliwość. Otóż jest się nad czym zastanawiać. Chcemy pracować, nie emigrować. Prawo i sprawiedliwość. Warholstwo. Prawo i sprawiedliwość dziś prowadzi nas. Przyjrzyjcie się, bo patrzycie na Łukaszenkę. Prawo i sprawiedliwość. Warholstwo. Prawo i sprawiedliwość. Warholstwo. Prowadzi nas. Przyjrzyjcie się, bo patrzycie na Łukaszenkę. Prawo i sprawiedliwość. Ja mówiłem tutaj na początku, że jestem Łukaszenką. Przyjrzyjcie się najgorszemu w Polsce politycznemu awanturnikowi. Halo? Czy to szkło kontaktowe? 790 razy dzwoniłam. Jesteście cudowni. Jeszcze chciałam pozdrowić ciocię Paulę, która ma raka przydawki.